Cześć, to znowu ja, Bartul, i zapraszam wszystkich na 21 materiał Zagrajmy w King's Bounty, Wojownicy Północy. Jesteśmy na pustkowiach Verlon. De facto jest to lokacja zdecydowanie łatwiejsza niż Arlania. Tutaj przeciwnicy mają zdecydowanie niższy poziom. I co? Zaczynamy eksplorację tej mapy. Porobimy jakieś zadanka. Pozbyłem się lodowych smoków, bo mogłem ich kupić tylko 3 sztuki na 4. Dwa smoki nam zginęły, przepadły, więc lipa. Zostawię sobie jednego smoka w rezerwach. Wiecie co, ja sobie wezmę chyba smocze strzały, nie da rady. Berserkera można by rzucić, tylko berserker będzie atakował każdego po kolei. Orkowie otrzymują wzrost adrenaliny. Atak plus 9%. O, nieźle, nieźle. Ja bym sobie tu wziął pancerz. I ewentualnie tym smokiem sobie tu podlecimy, bo widzę tutaj... ale kicha. Dobra. Muszę tak to zrobić. Tylko stuwa. O, smok jest dobry, bo atakuje dwa pola i może atakować tutaj wszystkich w rzędzie. Kurde, pieszone. Dwóch już straciłem. Bo tak się ustawili, że nie jestem w stanie za bardzo tu nic zrobić. Aj, trochę chillowo to wyszło. Tu nie wskrzesimy najwyżej. Dobra, ładnie. Kurde, jakie obrażenia nam zadają. Mamy 84 punkty szału. Musimy sobie uzupełnić w ogóle oddziały. Czekajcie, bo mi za smoka zabiją. A jeszcze 429 punktów życia. Dobra, krótka piłka, szybki temat. Wróg pokonany. Doświadczenie złoto nasze. Zapiszmy grę. Tu mamy dowodzenie. Oczywiście sobie weźmiemy. I tutaj, moi drodzy, mamy ukryty kufer. Księga zła. Czy ja to mam nauczone? Aha, no klejnotów nie mamy, no tak. O kurczę, zabójczy. Dobra, zostawiamy temat na razie. Słabi. Aha, właśnie, musimy tutaj odnaleźć Walkirię. Czwartą Walkirię. Na tej mapie. I co, prawdopodobnie nauczymy się nowych czarów. Dobra, atakujmy. Może mi nie zabiją smoka, cholera. Nie wiem. Bardziej się obawiam tych ważek. Bo one, kurde, potrafią zaatakować. 39 obrażeń. Cyk, dwóch na raz, super. Dwa na trzy.
postaram się jakieś zadanka sobie zrobić tutaj na tej mapie. Bije tą kamienną skórę, żeby wbić sobie, wiecie, ten nagrodę, czyli ten medal za używanie czarów. O, super, walka bez strat. Chodzi mi tutaj o to, tutaj mamy coś takiego jak berserker, duchowe ostrza, okrzyk bojowy i smocze strzały. A tutaj mamy stróż, czyli musimy używać zaklęć. Kamienna skóra, anioł zemsty, boska zbroja i magiczna tarcza. Używając magii ochrony zmuszasz sojuszników do przejścia na twoją stronę. 3% odporności na wszystkie typy obrażeń. Świetna sprawa. Dobra. Czego oni chcą ze mną walczyć? No bez jaj. Nie ma za bardzo czasu na to. Podlecimy smokiem. Żeby było szybciej, nie? Walka bez strat, super. Jeszcze o, wielki stratek, poziom drugi. Zdobywamy 500 punktów dowodzenia. Czyli mamy 189, 4, 94. Aż tutaj możemy mieć tych. Przydałoby się uzupełnić oddziały. Bardzo silni? O kurde, nie wiem, czy to dobry pomysł. O, ja cię pierdziu. Skąd taka armia się tu wzięła? Oh shit. Kurde, pieczona. Trzy tury. Kogoś ma 1000 łuczników. Ja pierdzielę. Siedmiu mi skosował. Ciężko to będzie, cholera, to wygrać. Masz 700 tych, bez jaj. Wykona kontratak. Jest ta kamienna zbroja. Ja może troszeczkę się tutaj wybrałem w motyku na księżyc z tą walką, bo patrzcie, co się dzieje, co mi przeciwnik robi. Ja pierdzielę.
Kurde, krytek jeszcze, ja ci pierdziu. 30 goś mi zabił. I smoka. Nie no, dwóch smoków straciłem, to wczytamy grę. Za duże straty. Nie będziemy walczyć z tym oddziałem. Czy wiecie, wygrałbym, wygrał, ale... już chodzi o to, żeby nie stracić dużo oddziałów. Czekajcie, bo tutaj coś pozostawiałem jeszcze. Co tu jest? Aha, to. No bo potracimy szał. Te przeciwniki wyjątkowo wytrzymały. Chodzenie, cholera. A, jeszcze kurde atakował mnie. No jaki dziad. No smakiem to raczej tych dwóch zaatakujemy, nie? Nie widzę innej możliwości. Kurde, 200 obrażeń. Holender. Temu musimy ściągnąć obronę. Dziadowi. Ładnie, ładnie, ładnie. 6, co tu mamy? 7, 8, dobra, bijemy. Będzie kontratak. A, piękny krytyk, 16. Co? Wróćmy się, uzupełnimy zapasy. Bardziej właśnie jak teraz zupełnimy jeszcze ten poziom. Kurde, czekajcie. Dobra, zrobimy jeszcze tą ważkę. I zaraz się wrócimy po ten oddziały, bo... Magów mam mało. Nikogo nie zaatakuje. Przydałby się latanie o jeden punkcik większy.
A, dobra. Szkoda. Idziemy uzupełnić sobie te oddziały. Odpoczynek 4, dobra, to może być. Smoków nie kupimy, ale... Inkwizytorów mamy tutaj duże braki. 16, 14. No i 63. Dobra, tych już na razie nie będę kupował. Chociaż dobra, wiecie, kupmy, już tu jestem. 20 sztuk to zawsze coś. Tu też nam został ten. Ale on jest bardzo silny, na razie go zostawiamy. Dobra, i wracamy, to tyle. Ewentualnie jeszcze można ma... Możemy sobie tutaj coś wbić. Łuczników nie używam. Dyplomacja. Przyjmuje do 6% istot. Weźmy to, bo tego czasami używamy. Umierający na polu walki żołnierze emanują wibracją śmierci. Ta umiejętność pozwala magowi zamienić ostatnie tchnienie ginących manę. To beznadziejne, ale... Aha, nie musimy tego brać, dobra. Wróżbita. Po odbyciu rytuału ofiarnego wróżbita w pełni odkrywa swój potencjał magiczny. Intelekt, mana, oddziały zyskują 4% odporności na magię. O kurde, jakie to dobre. Musimy sobie to wziąć. Kapitalna sprawa. No dobra, teraz mamy trochę silniejszą armię. Będzie jeszcze łatwiej. O, tam ktoś jest. A tutaj? Katakumby. Idziesz w dół kamiennymi stopniami pokruszonymi na skutek upływającego czasu i schodzisz pod niskim sklepieniem do katakumb. Nagle słyszysz za sobą donośny strzęk ogromnych drzwi. Wszelkie próby ich otwarcia wpełzają na niczym. Jesteś w pułapce. Musisz poszukać innej drogi wyjścia. No świetnie. Labirynt rozpaczy. Dobra. Mamy ten oddziały. Czasem możemy coś znaleźć, nie wiem, czy ja tu mogę kopać. Czasami można znaleźć jakąś dźwignię, wiecie. O! A nie. Tutaj nic nie ma. Para małżeńska. Król i królowa. Kiedy tylko wyciągasz pochodnie z uchwytu, ściana powoli z przejmującym zgrzytem odsuwa się, osłaniając tajemne przejście. No na razie tam może nie będziemy szli, tylko zróbmy sobie tą mapkę do końca. Tylko trochę słabsi. O kurde, jeszcze nie mam tego na dodatek.
Więc będziemy tutaj stać. Jak podlecą wszyscy naraz i wtedy ich uderzymy. Ale głupek. Czekajcie, muszę się powstrzymać. Ajajajajaj. No chciałem tutaj, wiecie, bez strat wygrać. Chciałem użyć wskrzeszenia. A trudno się mówi. Słabi. Czego nie dezerterują? Świetna gierka. Trzeba dwójkę też sprawdzić. Ale no to już nie jest to niestety. Czekajcie, mogę użyć tutaj tego podwójnego ataku. Cholera. Bez strat. Świetnie. Mam jakieś zejście na dół. To mapa akurat nie pamiętam, bo ja kiedyś generalnie w tą grę już grałem. Przeszedłem ją całą. Ale... Nie nagrywałem wtedy jeszcze na kanale. Nic tu nie ma. Aj, nie podejdziemy. Kurde, po jednym załatwili. Nie będzie czystej walki. Mm-hmm.
Dobra, mamy dużo furii. Nie wiem czasem, czy tu się coś jeszcze nie aktywowało. Użyjmy tutaj tego teleportu. Tylko nie tego tutaj, co odkryłem, tylko tutaj mamy drugi. Aha, tu wyjdziemy na dół. Bardzo silni, kurde. Kto tam? Ach, kolejna naiwna dusza zagubiona w ciemnościach labiryntu. Ulotny podróżnik w rozpaczy i żalu. Ej, nie jestem żadnym duchem, ja żyję, więc skończ z tym wyciem i pomóż mi się stąd wydostać. Żywy wędrowcze, pomogę ci wydostać się stąd, jeśli ty pomożesz mnie. Chyba nie mam wyboru. Czego chcesz, duchu? Moja historia jest długa i smutna o tym, jak zły Xaltotun uczynił mnie więźniem w tych katakumbach. Posiadł moje ciało i duszę, ale nie chcę cię zanudzać. Barbarzyńco, by stać się wolnym i odnaleźć pokój, muszę dostać serce. Serce Xaltotuna. Chcę tylko go dotknąć. Obiecałem, że dostarczę serce księciu małżonkowi, ale jeśli musisz go tylko dotknąć, chętnie ci pomogę. Barbarzyńco, czy mogę ci zaufać? Powrócisz tu z sercem? Dobra. Cóż, posłuchaj, ten zamek należał kiedyś do Duke'a bardzo chciwego, który by nie odpuścić, by słudzy go okradali. Zawsze dokładnie zamykał swoje drzwi, a żeby nie musieć chodzić tam z powrotem, nakazał krasnoludzkim robotnikom założyć tajny mechanizm do otwierania drzwi z sypialnianej czary. Znajdź czarę w jego sypialni i zabierz ją z jej miejsca, ona otwiera drogę do zewnątrz, dzięki duchu. No to już wiemy. Tu raczej kopać się nie da. Zobaczmy to przejście, czekajcie. Kurde, Bela. Gdzie włazisz? Czy tutaj czasem czegoś nie ma w tej komnacie? A, tutaj jest czara. Starodawny mechanizm nie zawodzi. Kiedy tylko podnosisz ze stołu czarę, słyszysz odległy dźwięk otwierających się drzwi i czujesz powiew świeżego powietrza. Wejście jest otwarte. To jest to? Magiczna receptura. Magiczny zwój z recepturą pozwalającą na stworzenie przedmiotu przepaska koncentracji. Do stworzenia tego przedmiotu wymagana jest umiejętność o nazwie wytwórca poziom pierwszy. A tu jest. Pozwala tworzyć magiczne artefakty oraz przetwarzać je na magiczne kryształy, a nawet runy talentu. Użyj. Aha. Koszt 2000, okej. Okay. Zdaje się, że chyba mamy więcej takich cudów. Jak się nie mylę. A, wytwórca poziom drugi. A. Myślę, że wydaje, że warto w to zainwestować trochę punktów. A, tutaj mamy tylko i wyłącznie sekret. Mamy jeden kryształek tylko. Nawet czaru się nie nauczymy. Gdzie to się otwarło nam? I w ogóle co z zadaniem naszym? Wróć na powierzchnię.
A co z tym duszkiem? Nie można go pokonać? A tam jakieś zadanie nam zlecił, no ale... Kapitan Fichtern. Guten Morgen, miło zobaczyć kogoś, kto nie żyje. Czy może raczej żyje? Ja żeglowałem po siedmiu morzach, byłem nawet w daleko, daleko, tuż za piękna kraina, gdzie dużo słyszałem o Werloni, ale kiedy tu dotarłem, było bardzo źle. Jesteś żywy czy nie umarły, bo już się pogubiłem. Nie umarły to oznacza nieżywy, tak? Spotkałem już tych umarłych, wróć, nieumarłych, bardzo źle się obchodzą z moim statkiem. Ja ich nożem dźgam, a oni śmieją się mi w twarz. No to ja w nogi, strachu się najadłem, dużo strachu, ja porwali mój statek, wyglądasz na silnego wojownika, ja proszę cię, uratuj mój statek i załogę przed tymi nieumarłymi. No dobra, pomożemy. Statek widmo. Obserwatorze minus dwie sztuki. O kurde, będzie ciężko tu wygrać. Atakujmy w ten sposób. O kurde, chcecie mi jednego. Kurczę, chciałem... Aj! Ale pech. Chciałem bez strat to wygrać. Niewiele mi brakowało. Czekajcie, bo tu mam jeszcze coś do roboty, ale zobaczmy najpierw tutaj. Statek. Pamiętam, że zawsze mi brakowało tych kryształków, żeby ulepszyć wszystkie czary. O, zadanie tu mamy jeszcze jedno. Witaj na mojej latarni młodzieńcze, mam na imię Roberto i pracuję tu jako latarnik już od 30 lat. To dłużej niż wytrzymuje większość małżeństw. Jednak w przeciwieństwie do typowych małżonek, moja wybranka serca jest wciąż równie piękna co tego dnia, gdy ujrzałem ją po raz pierwszy. Moja kochana, mówię o latarni, miły panie, kocham ją ponad wszystko. Jest zawsze świeżo pomalowana i czysta, schody wyszorowane, wszystkie zwierciadła wypolerowane na błysk. Obawiam się jednak, że niebawem wszystko to będzie na nic. Co jest nie tak?
Odchodzę tu już od zmysłu. Wszyscy najwyraźniej zapomnieli o moim istnieniu. Kiedy na tronie zasiadła królowa Amelia, łódka z zapasami i zaopatrzeniem przypływała regularnie raz w miesiącu. Gdy jednak nastały rządy księcia małżonka, wszystko się skończyło. Cóż jestem w stanie zdobyć dla siebie pożywienie w ten czy inny sposób? Mam pod oknem małą grządkę i w tym roku wyrosły im piękne rzepy. Natomiast zaopatrzenie latarni to już całkiem inna historia. Moja śliczotka nie wymaga jakichś specjalnych napraw, jednak oliwy zostało mi tylko na jeden dzień. Jeśli nie zdobędę więcej, nie zapalę latarni. Dobra. Mamy to zadanie? Aha, mogę jakoś i pomóc uporać się z tymi trudnościami. Nawet o tym nie pomyślałem. Wiesz, w Arlanii mieszka gwizdacz, właściciel gospody. Gdybyś spytał go o oliwę, parę razy się zdarzyło, że przyniósł mi beczułkę. Znajdź go bez problemu. Rozejrzyj się za beczkami walącymi się po ziemi. Dobra. A, kośmatyk do sprzedania. Ale no to musiałbym cały ten asortyment tutaj wyrzucić. Widzę kolejnego żeglarza. Ahoj kolego, nie chciałbyś zaciągnąć się na statek i dołączyć do załogi? Ciekawa praca, perspektywy, przyjaźni, ludzie, możliwość odwiedzania dalekich krain. Dalej chodź na pokład. A nie pożałujesz, mówię do ciebie, chłopcze. Nazywam się kapitan Seasold. Masz zbyt wielu nieumarłych na pokładzie, jak na mój głos, kapitanie. Guli? I co z tego? To doskonali żeglarze. Nie pomagają się, nie domagają się żarcia ani grogu. Nie męczą się, nie śpią, prawda? Śmierdzą nieco, ale nikt nie jest doskonały. Wejdźcie zatem na pokład. Do czego jestem ci potrzebny, skoro masz tu tylu doskonałych żeglarzy? Tak, gdybym tylko mógł, całą załogę obsadziłbym gulami. Są dużo bardziej praktycznie od żywych. Niestety ludzie w portach są uprzedzeni w stosunku do martwiaków. Pytam się, komu oni przeszkadzają, co? Oczywiście czasem któryś kogoś zaatakuje i trzeba ich zatrzymać z dala od cmentarza, ale wytresowałem ich i teraz się są potulni jak baraki. Tak, żywych członków załogi potrzebuję jedynie do tego, by móc bezpiecznie pływać do portów. W zasadzie mam już komplet załogi, ale to nie wystarczy, by powiedzieć, że zawsze przyda się dodatkowa para rąk. W Izolcie spotkałem kapitana Fichterna, któremu ukradłeś statek. Cóż mogę rzec? Gdybyś wiedział, ile ci zdziercy w stoczniach liczą sobie za starą łajbę, nie miałbyś do mnie pretensji, ale czy nazywamy ich piratami za to, że łupią biednych żeglarzy do cna? Nie, nic z tych rzeczy. A co, jeśli twoja dusza krzyczy z tęsknoty za morzem? Co, jeśli ponad wszystko pragniesz poczuć świeżą morską bryzę na twarzy? Ach, ten Fichtern. To ma być żeglarz, raczej śmierdzący tchórz. Gdy tylko zobaczy mojej guli, natychmiast uciekła. Natychmiast uciekł, zostawiając statek i załogę. Aż się za nim kurzyło. Sam oceń, który z nas jest lepszym kapitanem. Żadnemu z jego żeglarzy nie spadł włos z głowy. Wszyscy siedzą zamknięci pod pokładem. Pod pokładem? Chociaż dałeś im coś do jedzenia. Jest tam mnóstwo szczurów do zjedzenia. Oprócz tego kilka beczek z tym i tamtym. A jeśli nie, to nawet lepiej po miesiącu lub dwóch spędzonych o głodzie będą potulni jak baranki. Będą mi wdzięczni, że będą mogli dołączyć do załogi. To jak? Podpisz tutaj i witamy na pokładzie. Miesiąc lub dwa trzeba uratować tych biednych żeglarzy. Zaatakuj. O matko i córko, co żem się wpakował? Dobra, teraz sobie weźmiemy jeszcze chmurę. Ja bym sobie chyba tutaj podleciał i zaatakował tych dwóch łuczników w środku. Dobra,
fajnie. No, trzeba przyznać, że koleś ma armię konkretną. No kurde, co za pech. No to mogłem tutaj zaatakować, ale tutaj bym tylko dwóch zaatakował. Co nie ma za bardzo co tam szaleć. Tak tam nie dolecimy. Dobra, będę bił tego. Kurde, pudło, jaki pech. Pająk się nie może ruszyć. Ten też nie. Dobra. Słuchajcie, bo smok zaraz nam zginie, shit. ...86 punktów życia, czekajcie, ups. Robi się niebezpiecznie. Kurde, chodzenia za jeden. A, niedobrze. Cholera, zaraz nam zginie ten. Nie mówcie, że wygram bez strat. Chyba bez strat wygrałem. Ja pierdzielę, ale czat. Ładnie. Gruba ryba. Poziom drugi. Co to jest? Zaszczędzone złoto. 7% złota po bitwie, super. Nie zawsze coś. Słuchajcie, bo żeśmy jakieś zadanie wykonali. Statek widmo, powiedz Fichterowi, że może już objąć dowództwo nad swoim statkiem, okej. Okay. No i proszę, dwa zadania żeśmy zrobili, za chwilę może jeszcze zrobimy trzecie.
Ach, oto Herr Ritter, co z moją prośbą udało ci się zabić umar, ech, nieumarłych i uratować moją załogę. Tak, kapitanie, nekromanta, który zajął twój statek, już nikogo więcej nie skrzywdzi. Może wrócić na pokład na gnomy, raczej na gromy i Blitzen. To naprawdę Sir Good, ja tylko cię zobaczyłem, to pomyślałem, Fichter, oto i twój wybawca. I miałem rację, dzięki ci, Herr Ritter. Proszę, nalegam, byś przyjął ten skromny podarek. To sztylet, który już mi się nie przyda, bo nie działa na nietrupy, ech, nieumarłych. Co to mi dał? Hilda i Gudriga mają trzeci poziom. Generalnie jest chyba taki achievement do wbicia na Steamie, że muszę wszystkie walkirie mieć na trzecim poziomie, zanim wejdziemy do Demonidas. Czekajcie, tutaj tyle. De facto tu czekacie, bo trzeba zadanie jedno. Warlani, karczmarza, gwizdacza. Dobra, idźmy tam. Będzie trzecie zadanie, które wykonamy. Wiecie co, sobie tak, bo tak będzie lepiej widać. Karczmarza gwizdacza. Gdzie go znajdziemy? W Arlanii. A, Arlania. Dobra, to nie tutaj. To są trudni przeciwnicy do pokonania, ale... A, tu jest. Dobra, super. Witaj, Olafie. Straszny dzisiaj skwer. Nie uważasz, ażby się chciało zmoczyć gardło? Co podać? Gwizdaczu, wyciekłem... Wysłałem do ciebie klienta, żołnierza. O, tam jest. Ano, on mówił, że go przysłałeś. Oto twój magiczny kryształ. Zawsze chętnie służę pomocą. Gwizdacz, właśnie o tobie myślałem. O mnie, a to zabawne. Rzadko kiedy ktoś myśli o mnie, zwykle o tym, co mogę im polać, czego właściwie chcesz. Byłem na pustkowiach Verlon i spotkałem latarnika Roberto. A tak, pamiętam tego łajdaka. Kiedyś dowoziłem mu zaopatrzenie, ale namiestnik zrezygnował z moich usług. Więc interesy... Rozumiesz, jak się ma ten błysy piernik, gule go nie pożarły. Ciągle żyje, wysłał mnie do ciebie po zaopatrzenie, gwizdaczu. Masz może oliwę do latarni morskiej? Oliwę niech zobaczy, coś się powinno znaleźć. Zaczekaj, o jest, ostatnia baryłka, a tak przy okazji będzie cię kosztowała 1000 sztuk złota. Biorę. Czy ja to mam? Gdzie to, bo czasem możemy sprzedawać te... Upuść teraz jest. Raz mogę sprzedawać, nie wiem czy to dlatego, że byłem w tym? W zamku? Bo nie mogę tego zabrać. O kurde, nie da się tego zabrać? Jaki czad. Szkoda, ale pech. Chyba postawić tak specjalnie, żeby tego nie zabrać. Dobra, wrócimy się jeszcze do tego latarnika. W międzyczasie uzupełniłem sobie zapasy, kupiłem jeszcze jednego smoka, że mamy ich 5, czyli mamy tutaj już 10 tysięcy dowodzenia. I tak, okazało się, że możemy sprzedawać zwoje w zamku.
To ty, Olafie, czy przyniosłeś oliwę dla mojej ślicznotki? Pokaż. Tak, Roberto, widzacz odlał mi nieco ze swojej beczki. Oto oliwa dostarczona w idealnym stanie. Och, jaki dobry człowiek z tego gwizdacza. Muszę przesłać mu moje najszczersze podziękowania. Tobie również dziękuję za całego serca. Olafie, to nie do wiary. Wczoraj wlałem ostatnią kroplę oliwy do lampy. Gdyby nie ty, dzisiaj światło mojej latarni by zgasło. Po raz pierwszy od dnia, gdy zostałem latarnikiem, jestem ci dozgonnie wdzięczny. Proszę, przyjmij ten skromny podarek. Nie, dziękuję, Roberto. My, wikingowie, wiemy nazbyt dobrze, co to znaczy smakać się ze sztormem bez światła latarni wskazującego drogę. Cieszę się, że mogłem ci pomóc. No i co, mamy zadanie ukończone. Oliwa dla latarni morskiej. Także to tyle. Trzymajcie się, cześć!